Sudecki Związek Pracodawców zainicjował cykliczne spotkania swoich członków pod nazwą Sudecki Klub Pracodawców. Na pierwsze inauguracyjne spotkanie zostali zaproszeni członkowie Sudeckiego Związku Pracodawców, a także przedstawiciele średnich przedsiębiorstw z powiatu Wałbrzyskiego, Kamiennogórskiego i Świdnickiego wraz z osobami towarzyszącymi, współpracownikami lub partnerami biznesowymi. Spotkanie odbyło się w restauracji książęcej i utrzymane było w konwencji wieczornej kolacji, tak by stworzyć dogodny klimat do rozmów pomiędzy przedsiębiorcami. Wiemy, że nasi członkowie może z widzenia się znają, natomiast nie wszyscy z sobą rozmawiają, nie wszyscy z sobą nawiązali kontakty biznesowe i my chcemy, aby te spotkania oprócz takich tematów wiodących, które będą na każdym spotkaniu, chcemy, aby powodowały to, że nasi członkowie integrują się, rozmawiają, nawiązują współpracę i robią ze sobą interesy. Spotkania odbywać się będą cyklicznie w każdy ostatni czwartek miesiąca. Każde z nich opierać się będzie o konkretne zagadnienia omawiane podczas krótkich prezentacji. Być może organizatorom uda się zaprosić ciekawych gości. Klub Pracodawców to jednak przede wszystkim spotkania towarzyskie i rozmowy sprzyjające prowadzeniu interesów pomiędzy członkami związku, których stale przybywa. Członkowie do Sudeckiego Związku Pracodawców dosyć chętnie przystępują. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że rzeczywiście pracodawcy poczuli chęć integrowania się. Nie wiem, czy miał na to wpływ kryzys czy pseudokryzys, natomiast na pewno jest chęć integrowania się. Staramy się stworzyć ofertę dla pracodawców i wydaje mi się, że to przede wszystkim jest taką zachętą, że jest stworzona konkretna oferta, czyli przystępujący pracodawcy wiedzą, czego mogą oczekiwać i na dzień dzisiejszy plan nasz to jest osiągnięcie liczby 150 członków do końca roku. Biorąc pod uwagę przyrost liczby przedsiębiorców zrzeszonych w Sudeckim Związku Pracodawców, cel ten jest realny do osiągnięcia. W grudniu ubiegłego roku związek liczył 56 członków. Obecnie zrzesza 107 firm, a jak informuje prezes związku, kilka kolejnych złożyło już deklarację członkowską.